Kiedy mamy problem, nie wiadomo jaki, wtedy czytajmy Pismo Święte. Pierwsza linijka to już wskazówka, jak iść przez życie pięknie. Zanim dołączymy do orszaku trzech króli idącego przez nasze miasto, warto rozważyć ich wizytę u Jezusa. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy. Herod Wielki umarł w 4 roku przed Chrystusem. Jezus urodził się więc co najmniej 4 lata wcześniej, niż zaczynają się nasze kalendarze. Przybysze ze wschodu na pewno nie byli królami, ani nawet mędrcami, ale magami, czyli adeptami astrologii, która w tamtym czasie cieszyła się wielkim uznaniem. Naturalnie nie wiadomo, ilu ich było. Może 3. I pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Tajemnicza gwiazda mogła być koniunkcją planet albo kometą. Dla starożytnych były to znaki zapowiadające między innymi upadek monarchii, stąd przerażenie Heroda. Magowie podróżowali szlakiem handlowym, musieli więc wstąpić do Jerozolimy. Poza tym wieść o niecodziennym orszaku rozeszła się po okolicy lotem błyskawicy. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Arcykapłani wywodzili się z arystokratycznych rodów, natomiast uczeni to znawcy i wykładowcy Tory, czyli prawa naszego Starego Testamentu. Obie grupy były mocno uzależnione od króla. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemię Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Przepowiednia ta zawarta jest w księdze proroka Michała. Betlejem to rodzinna mieścina króla Dawida. Leży 10 mil od Jerozolimy. Uczeni wprawdzie wiedzieli, gdzie ma narodzić się Mesjasz, zignorowali jednak tę informację. Mateusz zdaje się sugerować, obojętność wobec narodzonego Jezusa potem owocuje zbrodnią ukrzyżowania Go. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem rzekł, udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Wiadomo, o co chodziło Herodowi. Jego podstęp, a potem wściekła nienawiść, może być analogią do nakazu Faraona, by zabijać wszystkich narodzonych chłopców żydowskich. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. Oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Także prowadzenie Boże, jakiego doświadczają magowie, odwołuje się do wędrówki narodu wybranego przez pustynię. Wtedy słup ognia i dymu prowadził ich do celu. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. Sposób oddania hołdu był tradycyjnym gestem uznania zarezerwowanym królom lub bogom. Otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Skoro Bóg musiał pouczać magów co do drogi powrotnej, pewnie byli to ludzie prostoduszni, którzy nie podejrzewali Heroda o złe zamiary. Drogę do domu musieli bardzo mocno skorygować, by nie przechodzić w pobliżu Jerozolimy.
astrologia. Dzisiaj mówimy o tym bez ogródek, jest sztuką tajemną, mającą mocne powiązanie z szatanem. Magowie mieli zatem więcej wspólnego z ciemnością niż światłem Bożym. Mimo to droga ich życia zawiodła ich do Jezusa. On im nic nie powiedział, po prostu był obecny, a to wystarczyło, by zostali przemienieni. Ich droga powrotna jest znakiem nawrócenia, które się w magach dokonało. I tak jest do dzisiaj. Autentyczne spotkanie z Jezusem zawsze otwiera nasze serce, oświeca umysł, oczyszcza wnętrze. Wszystko po to, by naprawdę żyć i znać smak tego życia. Wtedy mógłbym przenieść górę każdą.